pierwsze prawo mentata brzmi: nie można zrozumieć procesu przez zatrzymanie go. Zrozumienie musi podążać z biegiem procesu, musi się przyłączyć i płynąć razem z nim. I głęboko wierzę, że to jest klucz do zrozumienia nie tylko Duny, bo to opus magnum Franka Herberta jest jednym z najgłębszych, najdziwniejszych i najbardziej niejednoznacznych dzieł w historii science fiction. Wrzuca nas na głęboką wodę takich zagadnień jak polityka, religia, filozofia, ekologia, socjologia i antropologia. Rozprawia na temat władzy, wiary, eugeniki, etyki, natury, imperializmu, kolonializmu, determinizmu i fanatyzmu. Prowokuje do gorących dyskusji, a niejednokrotnie, jak możecie zobaczyć na niektórych live'ach bez schematu o Dunie, sporów. Czy Paul Atreida był wybawicielem czy despotą? Bohaterem czy antybohaterem? Mesjaszem czy manipulantem? Czy to Fremeni potrzebowali jego, czy on Fremenów? Czy zielony Arrakis jest lepszy niż pustynna Duna? Nie wiem, czy odpowiem wam dzisiaj na te pytania w sposób zadowalający. Nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe i czy Herbert przypadkiem nie zostawił na nas pewnej myślowej pułapki. Bo jako istoty myślące mamy głęboką wewnętrzną potrzebę zrozumienia rzeczywistości, uporządkowania jej, skatalogowania i nadania jej sensu. Kierujemy się arystotelejską logiką, która zakłada, że coś może być, albo nie, że coś może być takie, albo takie. A czerpiący garściami ze wschodnich filozofii Frank Herbert podsuwa nam pewną sugestię, która zostaje wyrażona w powiedzeniu samego Muad'Diba, spisanego piórem księżniczki Irulany. Głęboko w ludzkiej podświadomości tkwi przemożna potrzeba logicznego, mającego sens wszechświata. Ale rzeczywisty wszechświat jest zawsze o krok poza logiką. To jest trochę tak, jakby Frank Herbert grał nam na nosie. Dlatego dzisiaj w tym eseju spróbuję dokonać niemożliwego. Spróbuję wam powiedzieć, co jest kluczem do zrozumienia Duny i dlaczego ten klucz pasuje także do naszej rzeczywistości. Opowiem wam o relacjach i zależnościach między władzą i religią, sercem i umysłem, jednostką i społecznością oraz planetą i człowiekiem, dlatego że Duna jest o zależnościach między zjawiskami. Ale zanim zaczniemy, ostrzegam, że tak, w tym eseju będą spoilery, to znaczy będę jak najbardziej nawiązywał do wielu różnych wydarzeń z pierwszego tomu Duny, czyli pierwszej książki z cyklu zatytułowanej po prostu Duna oraz do dwóch filmów będących ekranizacją Duny w reżyserii Denis Villeneuve'a. Delikatnie zahaczę w tym eseju także o Mesjasza Duny, czyli bezpośrednią kontynuację Duny, ale nie powiem wam więcej niż to, co wyraźnie przedstawił i zasugerował w swoich filmach Denis Villeneuve. A dodatkowo, jeżeli potrzebujecie odświeżyć sobie wiedzę na temat uniwersum Duny, trochę o historii, pojęcia związane z tym światem, bohaterowie, frakcje, to zachęcam was do tego, żebyście sprawdzili inny mój odcinek, który jest takim mini kompendium wiedzy i wprowadzeniem do tego eseju. Link znajdziecie w opisie pod filmem i w przypiętym komentarzu. Zacznijmy od relacji władzy i religii. Polityka w uniwersum Duny to jest jeden z wielu jej paradoksów. Wydarzenia przedstawione w książce i filmach dzieją się niemal 10 tysięcy lat w przyszłości, ale ustrój polityczny, który trzyma cywilizowany świat w ryzach, jest zgoła nie dzisiejszy. To jest tak zwany system Favre-Louche, klasowy i hierarchiczny system feudalny, który nie różni się zasadniczo od średniowiecza, jakie znamy. Czerpie z Cesarstwa Rzymskiego oraz Imperium Ottomańskiego. Aby rozproszona po galaktyce ludzkość zachowała kształt cywilizacji, najwyższą władzę sprawuje padyszach imperator, który gwarantuje ciągłość i wyznacza kierunek dla dalszego rozwoju ludzkości. Lokalnym przejawem władzy imperatora są arystokratyczne rody, które zarządzają planetami w ramach otrzymanego lenna. Arystokratyczne rody dzielą się na większe i mniejsze. Ich interesy reprezentuje zgromadzenie zwane Landsradem. Te struktury władzy uzupełniają dwie potężne organizacje. Gildia Kosmiczna, posiadająca monopol na podróże kosmiczne, i Bene Gesserit, tajemniczy żeński zakon, który zakulisowo wpływa na każdy z rodów i na samego imperatora. Wszyscy oni tworzą Koam, wszechświatową korporację eksploatacyjną i klucz do bogactwa imperium, które najczęściej oznacza kolonializm. Mamy więc odległą przyszłość, wymieszaną z tradycją, z hierarchią, w której znaczenie ma twoje nazwisko, twoja błękitna krew i miejsce w tej hierarchii.
Jakakolwiek zmiana w tej strukturze to umiejętna gra w galaktyczne szachy. Jak dobrze wiecie, ten, kto kontroluje przyprawę, kontroluje wszechświat, a ten, kto kontroluje Arrakis, kontroluje przyprawę. Padyszach Imperator Shaddam IV Corino boi się rosnącej popularności rodu Atrydów w Lansradzie i tego, że z poparciem innych arystokratycznych rodów sięgną oni po tron. I jednocześnie nie może zantagonizować do siebie rodów, otwarcie uderzając swojego Duke'a Leto Atrydę. To też wysługuje się Harkonnenami. Odbiera im lenno i zwierzchnictwo nad Arrakis i przekazuje je w ręce Atrydów. House Atreides shall immediately take control of Arrakis and serve as its steward. A następnie, po cichu, użycza swoich wojsk Sardaukarów. Zaznaczmy, w książce Sardaukarzy, nie tak jak w filmie, walczą u boku Harkonnenów w swoich kombinezonach, tylko zakładają uniformy Harkonnenów w taki sposób, żeby nie było jakichkolwiek dowodów na to, że Imperator maczał palce w przewrocie na Arrakis. Ten konflikt w oczach Imperatora ma osłabić obydwa rody. Z kolei Baron Vladimir Harkonnen również ma swój plan. I nie tylko ten wspólny z Imperatorem. On pragnie uczynić z Arrakis więzienną planetę na wzór Salusa Secundus, które produkuje Sardaukarów, fanatycznych i diabelnie skutecznych wojowników, ślepo oddanych Imperatorowi. Baron wie, że surowe warunki Arrakis mogą dać mu wojowników zdolnych w razie czego stawić czoła Sardaukarom. Chce sięgnąć po imperatorski tron, osadzając na nim swojego bratanka, Fejda Raute. Przez małżeństwo, ale jeśli to nie poskutkuje, to szantażując, produkcją melanżu i budując armię własnych Sardaukarów. Sięgnie po tron perswazją, szantażem albo siłą. Z kolei Duke Leto Atryda, i to jest w książce znacznie silniej zaznaczone niż w filmie, doskonale wie, że Imperator przygotował na niego polityczną i być może militarną pułapkę. Oddając mu w lenno Arrakis, prowokuje Harkonnenów, a jego samego wystawia na próbę, oczekując, że przyprawa będzie płynąć nieprzerwanie. Dlatego myśli pragmatycznie. Here on Caladan, we've ruled by air power and sea power. On Arrakis, we need to cultivate desert power. Potęga pustyni. Jeśli Harkonnenowie i Imperator nie doszacowali Fremenów, to być może Duna zrodziła najbardziej niezłomny lud w galaktyce. Mieć Arrakis, mieć przyprawę i mieć Fremenów to argument do małżeństwa z córką Imperatora, a więc i klucz do tronu. Jak widzicie, w Dunie każda strona konfliktu ma swoją agendę i ma swój plan. To są szachy w 5D. Zresztą jedno z ulubionych sformułowań Franka Herberta to plany w planach oraz wewnątrz fint, finty w fintach, zamiary ukryte w zamiarach, intrygi ukryte w intrygach. Tak, Duna książkowa jest znacznie bardziej zaawansowana, jeżeli chodzi o politykę, władzę i intrygi niż to, co dostaliśmy w filmach Villeneuve'a, ale może to dobrze, bo książka nie zawsze jest przystępna. Herbert, choć intelektualista, do tego związany z amerykańską partią republikańską, miał w sobie wewnętrznego hipisa. Obok wrażliwości ekologicznej, fascynacji wschodnimi filozofiami i psychodelikami, jakby nie patrzeć, akcentował też swój antyimperializm. Wojna Imperium o Melange symbolizuje w dużej mierze walkę Zachodu o dominację nad złożami ropy naftowej, ale nawet sama woda w jego dziele, zasów w permanentnym niedoborze na Arrakis, była analogią jednocześnie ropy naftowej, ale też po prostu wody, która w wielu regionach świata stanowi dobro luksusowe. Przy tym Herbert, podobnie jak jego kolega po piórze Isaac Asimov w swojej fundacji, prezentuje proces dekompozycji imperium. Dekompozycji, która wynika ze stagnacji, z rozrostu biurokracji i nadmiaru ceremoniału, który szczególnie razi, gdy Imperator przybywa na Arrakis. Drobiazgowo zaprojektowane systemy władzy kruszą się w zetknięciu z żarliwą wiarą, tak jak pancerze Sardaukarów pod ostrzami niesionych wizją wolności raju Fremenów. Ale Fremeni też mają swoje plany w planach. Reprezentuje je Liet Kynes, oficjalnie imperialny planetolog i ekolog, nieoficjalnie lider Fremenów, który chciałby zmienić Arrakis w raj dla swojego ludu. W książce znacznie więcej mówione jest o tym, jak Liet Kynes ma plan terraformacji Arrakis, ale więcej, Liet Kynes przekupuje kosmiczną gildię przyprawą, aby nie rejestrowała ze swoich satelit
tej części planety, w której transformacja już się dokonuje. A sama kosmiczna gildia nie interesuje się za bardzo tym, kto rządzi uniwersum, póki płynie przyprawa, od której uzależnieni są nawigatorzy, co pozwala im na utrzymanie monopolu w podróżach międzygwiezdnych. Nie ma przyprawy, nie ma nawigacji w nadprzestrzeni. Nie ma nawigacji w nadprzestrzeni, nie ma komunikacji w Imperium. Nie ma komunikacji w Imperium, nie ma Imperium. Proste, Imperator potrzebuje gildii. Wszyscy potrzebują gildii. W symbiozie z władzą w uniwersum Dune egzystuje też religia, amalgamat tych, które znamy. Dominującą wiarą w Imperium jest zen chrześcijański nawislam, cokolwiek to znaczy. Zawiera m.in. wierzenia i przekonania zen sunnickie i buddhislamskie, zaś najważniejszym tekstem religijnym jest pomarańczowa Biblia katolicka. Jest jednak zasadnicze ale. Biblia ta jest produktem Bene Gesserit, tajemniczego rzymskiego zakonu, który swoje plany odmierza mileniami. A cała religia w ich rozumieniu jest jedynie narzędziem władzy i sprawowania porządku. To one, Bene Gesserit, tworzą bogów drogą eugeniki i dyscypliny. A misjonaria protektywa zakonu, czyli operacja zasiewania ziaren wiary, ułatwia realizację ich planów. To jest manufaktura wierzeń i przekonań, która ma służyć kontroli, a kontrola to władza. Czego więc uczy nas Duna o relacji władzy z religią? Tego, że religia może być instrumentem kontroli i manipulacji masami, narzędziem podporządkowanym celom politycznym i intrygom do czasu. Bo najtrwalszymi zasadami wszechświata są przypadek i błąd, jak pisze sam Herbert. Widzicie, Herbert w swojej historii próbuje nas przekonać, że to, co niespodziewane, to, co nieprzekalkulowane, jakby powiedział Nassim Taleb, tak zwane czarne łabędzie, zdarzenia, których nie mogliśmy w żaden sposób predyktować, są kołem zamachowym rozwoju ludzkości i procesów historycznych. Takim czarnym łabędziem jest właśnie Polatryda i fakt, że staje się Kwizac Haderachem, wbrew wszelkim kalkulacjom i planom Bene Gesserit. Prorok i Mesjasz w jednej osobie wywraca szachownicę. Wszystkie plany w planach pal licho, gdy rozpoczyna się dżihad Muad'Diba. Na jego fali powstaje Imperium Muad'Diba, które prezentuje druga część Duny, czyli Mesjasz Duny. To autorytarna teokracja ze swoim kościołem Muad'Diba i fanatycznymi kapłanami, którzy zaprowadzają pokój proroka na innych planetach, czy tego chcą, czy nie. A zatem jak najbardziej władza może traktować religię jak narzędzie. Ale religia jest jak trzepot skrzydeł motyla, który może wywołać tajfun. Jest jak wypuszczone z butelki tornado, które bardzo ciężko jest z powrotem w niej zamknąć. Takie tornado wywołuje jeden człowiek i jedna anomalia, jaką jest nieplanowany Kwizac Haderach. Czy Polatryda był rzeczywiście Mesjaszem? Czy może był niezwykle uzdolnionym manipulantem, który wiedział, jak rozegrać swoje karty? Odpowiem wam ponownie kronikami księżniczki Irulany. Proroctwo, a widzenie przyszłości. Jak tu je sprawdzić, nie biorąc pod uwagę pytań bez odpowiedzi? Rozważcie, ile jest faktycznej znajomości przyszłego kształtu fali, jak Muad'Dib zwykł określać swą proroczą wizję, a na ile prorok kształtuje przyszłość, by pasowała do proroctwa? Czy prorok widzi przyszłość, czy jej słaby punkt? Usterkę albo pęknięte miejsce, w którym słowem bądź decyzją może ją roztrzaskać, tak jak szlifierz diamentów rozłupuje swój klejnot uderzeniem noża. To, czy Mesjasz miał nadejść, czy Paul okazał się po prostu samospełniającą przepowiednią, nie ma znaczenia, bo w Dunie nie ma jednej wygodnej odpowiedzi. Przejdźmy do relacji między jednostką i wspólnotą. Herbert poświęca w Dunie bardzo wiele miejsca, aby ukazać, w jaki sposób jednostka jest produktem wspólnoty, z której się wywodzi. A tych jest w uniwersum wiele. Imperialna struktura władzy i system klasowy. Korporacje, konsorcja, zakony i gildie. Narody, ludy i arystokratyczne rody. Widzimy, jak otoczenie kształtuje jednostkę w nie mniejszym stopniu co jej geny, a następnie nadaje trajektorię jej działaniom i tworzy relacje zależności. Imperator może być najwyżej w hierarchii władzy, ale nie może zrazić do siebie Lansradu i wysokich rodów, a i tak zdaje się na sugestie Bene Gesserit w tym wyszkolonej przez nie
własnej córki Irulany i matki wielebnej. Bene Gesserit oczekują od swoich wychowanych kompletnego, bezwarunkowego oddania i podporządkowania się planom zakonu. Instalują swoje siostry w każdej strukturze władzy i rodach, aby realizować wielopokoleniowy plan genetyczny. Nie ma miejsca na uczucia jednostki, gdy rozchodzi się o tysiącletnie plany w planach uber-matriarchalnego, mistycznego zakonu szpiegów. Także Feydrauta i Paula Trydda ukazani są w Dune jako produkt swoich rodów. Kolejno ich stryj i ojciec widzą w nich następców. Tych, którzy mają zapewnić ciągłość rodu, tych, którzy mają budować jego potęgę. Co ciekawe, błędnie zwykło się uważać, że Feydrauta jest przeciwieństwem Paula Trydy. Ale to nieprawda, a przynajmniej nie do końca. Feydrauta jest lustrzanym odbiciem Paula Trydy. Jest nawet dialog w książce między Lady Margot Fenring, która nosi jego córkę, a matką wielebną Heleną Gaius Mohiam, która słusznie zauważa, że gdyby Feydrauta został wychowany przez Atrydów, to przypominałby Paula. Ma podobne predyspozycje, ale po prostu został sformatowany w środowisku odmiennych wartości. Atrydzi to polityczni pragmatycy, ale jednak honorowi i lojalni. Harkonnenowie za to operują poza moralnością. Okrutni, zdradliwi i bezwzględni. I niech dowodem na to będzie fakt, że w książce Feydrauta dokonuje próby zamachu na swojego własnego stryja. I oczywiście baronowi Harkonnenowi udaje się tego uniknąć, ale konfrontacja z jego bratankiem jest interesująca, bo chociaż w jakiś sposób go karze i daje mu lekcje, to jednocześnie widzi, że jego nauki nie spływają po nim, że dokładnie internalizuje wartości i wszystkie metody, które są typowe dla jego rodu. Wreszcie Fremeni, społeczność, w której wartość jednostki mierzy się wyłącznie miarą jej użyteczności dla wspólnoty, bo to lud egalitarny. Marnowanie wilgoci jest zbrodnią, a po śmierci Fremena cała woda z jego organizmu jest odzyskiwana i trafia do plemienia. Gromadzona jest świętością i służy wspólnemu celowi. Przeobrażeniu Arrakis w zieloną planetę trafia do wielkich zbiorników ukrytych w siczach. Nawet melanż wykorzystywany jest w tak zwanych orgiach przyprawowych, podczas których Fremeni rzeczywiście odczuwają kolektywną jaźń. To jest efekt bycia na haju. Fremeni są w stanie przetrwać w skrajnie trudnych warunkach i pod butem kolonizatorów tylko dlatego, że kultywują rytuały, obyczaje i zasady pomagające im przetrwać jako zbiorowość. Filtraki, dudniki, imiona, sposób poruszania się po pustyni, system komunikowania się, a nawet wyzwanie Tahadi, czyli pojedynek na śmierć i życie. I gdy Paul dociera do Siczy Tabr, i to jest w książce, ale nie ma tego w filmie, to widzi, że tradycja również zakłada, że zaopiekuje się wdową po zmarłym Fremenie, którego pokonał w pojedynku. Jest to Hara i jej dwójka dzieci. Paul otrzymuje Jali, czyli kwaterę Jamisa, razem z całym jego dobytkiem, a częścią tego dobytku jest właśnie Hara i jej dwójka dzieci. Paul może wziąć ją za żonę, a może na rok wziąć ją jako służkę, jako podręczną. I tak też decyduje się zrobić, ale to on jest zobowiązany zapewnić jej bezpieczeństwo. Tak bardzo kolektywny i solidarny jest to twór. Duna pokazuje, jak środowisko, z którego pochodzimy, formatuje jednostkę. Ale czy działa to w drugą stronę? Czy jednostka może formatować na swoje podobieństwo społeczność? Herbert pokazuje, że tak, a najczęściej tam, gdzie rodzi się anomalia. A anomalia najczęściej rodzi się tam, gdzie jest konflikt. Konflikt przynależności. Lady Jessica jest Bene Gesserit, ale jest też Atrydką. Konkubiną Duke'a Leto Atrydy i z miłości do niego wypowiada posłuszeństwo swojemu zakonowi. Rodzi syna zamiast córki. I to komplikuje plany całego Bene Gesserit, nie mówiąc o sprowadzeniu na świat przednarodzonej Ali Atrydy, ale to już jest akurat historia na inny raz. I to też komplikuje plany Bene Gesserit, zresztą wiele innych. Paul Atrydda, anomalia. Arystokrata, który stał się Fremenem. Atrydda, który ma w sobie krew Harkonnenów. Mentat za sprawą wyszkolenia Tofira Hawata, który opanował również tajniki Prana i Bindu, czyli szkolenie Bene Gesserit za sprawą nauk matki. To bycie na skraju różnych światów otwiera przed Polem różne możliwości. Trening Garneya Haleka i Duncana Idaho czyni z niego znakomitego wojownika i taktyka, który wprowadza walkę partyzancką Fremenów na zupełnie nowy poziom. Mahdi jest tak naprawdę Lorenzem z Arabii.
zabili. Wiązka genów i umiejętności w połączeniu z przyprawą i wodą życia daje Paulowi wszech widzenie jako Kwisatz Haderach, a zatem także wizję i legitymację do bycia kimś więcej niż po prostu przywódcą Fremenów. Na naszych oczach, na przestrzeni historii Duny, chłopiec staje się mężczyzną, mężczyzna staje się przywódcą, a przywódca prorokiem i mesjaszem. To jest tradycyjny campbellowski trop drogi narodzin bohatera. I to taki, który znacie chociażby z roli Aragorna we Władcy Pierścieni, Neo w Matrixie, czy Luke'a Skywalkera w Gwiezdnych Wojnach. Lidera, który odkrył w sobie moc i za którym poszli zwolennicy. Tego jedynego, tego wybranego. Ale czy na pewno? Frank Herbert w jednym z wywiadów w 1979 roku powiedział, że przekazem wówczas już trylogii Duny jest: wystrzegaj się charyzmatycznych przywódców. Już lepiej polegać na własnym osądzie i własnych błędach. A potem w 1985 roku doprecyzował: Duna uderza w ideę nieomylnego lidera, bo historia uczy nas, że błędy popełnione przez lidera lub w jego imieniu są potęgowane przez liczbę wyznawców, którzy bezrefleksyjnie za nim podążają. Herbert Duną, a potem jeszcze mocniej kontynuacją, czyli Mesjaszem Duny, próbował wywrócić nasze myślenie o tym jedynym, o tym wybranym, o nieskazitelnym, pięknym, szlachetnym, mądrym, dobrze wychowanym i białym księciu, który okaże się wyzwolicielem uciskanego ludu. Był wojownikiem i apostołem, dżinem i świętym, lisem i niewiniątkiem, rycerski, okrutny. Był mniej niż Bogiem, więcej niż człowiekiem. Motywów Muad'Diba nie da się zmierzyć zwykłą miarą. Nie zapominajcie, że teraz mówimy o Muad'Dibie, który nakazał sprawić bojowe werble ze skóry swoich wrogów. O Muad'Dibie, który konwencje swej książęcej przeszłości odrzucił jednym machnięciem ręki, stwierdzając jedynie: jestem Kwisatz Haderach. To wystarczający powód. Z przebudzenia Arrakis, pióra księżniczki Irulany. Czy Paul Atreides był wyzwolicielem Fremenów? Bez wątpienia. A następnie poprowadził dżihad Muad'Diba. A war in my name! Everyone shouting my name! 12-letni podbój znanego kosmosu, który kosztował 61 miliardów ludzkich istnień i spustoszył 90 planet. Czy wykorzystał Fremenów do swojej zemsty i z potrzeby władzy? Tak. Ale czy jednocześnie Fremeni nie wykorzystali figury swojego mesjasza Muad'Diba, żeby wziąć odwet na swoich oprawcach, zmienić Arrakis w raj, a następnie podporządkować sobie resztę świata? Ponownie, why not both? Herbert udowadnia nam, że jednostka podporządkowuje się wspólnocie, tak jak i wspólnota jest gotowa podporządkować się woli charyzmatycznej jednostki. Czasem jest to symbiotyczna, a czasem pasożytnicza relacja, bo granice są umowne i zatarte. A jeśli, słuchając tego, co mówię, jesteście ciekawi dalszych losów Paula Muad'Diba, Atreidy, to polecam wam sięgnąć już teraz po Mesjasza Duny, czyli kontynuację pierwszej książki, którą ja wybrałem w wersji audiobooka dostępnego w audiotece. Ja już kilkukrotnie mówiłem na vlogu, że Duna, czytana przez pana Krzysztofa Gosztyłę w formie audiobooka na audiotece, jest moim pierwszym przesłuchanym w życiu audiobookiem w ogóle. I nie mogłem zacząć lepiej, bo moim zdaniem wersja audio przyswaja się lepiej niż czytanie prozy Herberta. To też polecam wam bardzo tę edycję. Ale na audiodece znajdziecie też resztę kronik Duny, czytanych z kolei przez Miłogosta Reczka. To jest wspomnianego Mesjasza Duny, Dzieci Duny, Heretyków Duny, Boga Imperatora Duny i Kapitularz Duną. Tak, ta ostatnia ma trochę inny tytuł niż reszta. Gorąco wam te wydania polecam, sprawdźcie je w audiotece, z którą mam przyjemność współpracować. Trzecia oś wzajemnych zależności, czyli serce i umysł.
W uniwersum Dune brakuje myślących maszyn i zaawansowanej technologii, takiej jak komputery. To rezultat tysiącletniego zniewolenia ludzkości przez maszyny, który zakończył tzw. dżihad butleriański. W Imperium zakazane jest tworzenie myślących maszyn na wzór człowieka, aby nigdy więcej się to już nie powtórzyło. Efektem tego jest kultywowanie potęgi ludzkiego umysłu. Złożonych kalkulacji i dedukcji dokonują mentaci, a nawigowanie w nadprzestrzeni zajmują się nawigatorzy Gildii Kosmicznej, którzy stosując przyprawę są w stanie ujrzeć nieodległą przyszłość i wyznaczyć bezpieczną trasę lotu dla pojazdów kosmicznych. Siostry Bene Gesserit od dziecka ćwiczone są w dyscyplinach prana i bindu, doskonaleniu swojego umysłu i ciała. Są w stanie kontrolować każdy mięsień i każdy nerw, potrafią neutralizować trucizny, umieją rozpoznać każde kłamstwo. Manipulują swoim głosem w takich częstotliwościach, by kontrolować poleceniami innych ludzi wbrew ich woli. Mówiąc prościej, w uniwersum Dune każdy jest w stanie stać się superbohaterem, jeżeli tylko pozwalają mu na to jego geny, rygorystyczny trening i trochę psychodelików. I nic w książce Herberta nie prezentuje lepiej apoteozy człowieczeństwa i potęgi ludzkiego umysłu niż próba Gom Jabbar, której matka wielebna Mohiam poddaje młodego Paula Atreides. Paul ma włożyć dłoń do pudełka i odczuwać nieopisany ból, ale pod groźbą śmierci musi opanować swoje zwierzęce instynkty, strach i przemożną potrzebę ucieczki, bo tylko w ten sposób udowodni, że rzeczywiście jest człowiekiem. W słowach matki wielebnej: czy słyszałeś o tym, że zwierzęta odgryzają sobie kończyny, by umknąć spod trzasku? To zwierzęca sztuczka. Człowiek pozostanie w sidłach, zniesie ból i uda śmierć, by zabić myśliwego, usuwając zagrożenie dla swojego gatunku. My, Bene Gesserit, przesiewamy ludzi, by wywołać człowieka. Krzyżowanie puli genowej najlepszych rodów i tworzenie perfekcyjnej jednostki, która będzie mieć dostęp do wszystkich wspomnień swoich żeńskich i męskich przodków, może być klątwą dla ludzkości, jeżeli Kwisatz Haderach nie okaże się faktycznie perfekcyjną jednostką, a nie na przykład nieprzewidywalnym psychopatą. Dlatego Bene Gesserit mają swoje plany w planach, przesuwają najważniejsze figury na szachownicy, z Imperatorem włącznie, by pozbyć się zagrożenia w postaci Paula, a z drugiej strony tworzą zabezpieczenie linii genetycznej, by nie zrezygnować z programu Kwisatz Haderach. Kalkulują chłodno, egzekwują plan bez mrugnięcia okiem, bo przecież rozchodzi się o los ludzkości w perspektywie mileniów. Nie ma miejsca na swobodę, bo to droga do tego, żeby stać się niewolnikiem własnych pragnień. Tak Bene Gesserit chcą widzieć rzeczywistość i tak kształtują ją na swoją modłę. Ale czy rzeczywiście jest to możliwe? Dune raz po raz dostarcza nam dowodów, że nieważne, jak doskonale wytrenujemy swój umysł, jak bardzo będziemy zdyscyplinowani i tak tym różnimy się od maszyn, że i tak posłuchamy głosu swojego serca. Jessica, wszak siostra Bene Gesserit, uległa Leto i z miłości do niego urodziła mu syna zamiast córki. Doktor Wellington Yue, poddany imperialnemu warunkowaniu, podobno niemożliwemu do złamania, zdradził Atrydów z miłości do małżonki, nad którą znęcali się Harkonnenowie. Nikt nie wpadł na to, że można złamać warunkowanie imperialne, ale okazało się, że można, wykorzystując miłość. Liet Kynes i Stilgar, wbrew zdrowemu rozsądkowi i tradycji, pomogli Paulowi i jego matce w chwili potrzeby, samemu narażając własne życie, bo widzieli znaki Lysana Al-Gaiba. Posłuchali głosu serca. Paul rozumnie wybiera na małżonkę księżniczkę Irulane Corino, aby ugruntować swoją pozycję nowego imperatora, ale trzyma ją na dystans z miłości do swojej konkubiny Chani, co prowadzi potem do bardzo przykrych konsekwencji. Nawet Fremeni w ekranizacji Denis Villeneuve'a są wewnętrznie podzieleni na tych z południa, bardziej fundamentalistycznych, i na tych bardziej postępowych z północy. Ci pierwsi widzą machinacje Bene Gesserit i zaszczepione wieki temu proroctwo. Ci drudzy kierują się sercem i chcą widzieć znaki, które przed ich oczami ukazuje Sayadina Lady Jessica i sam Muad'Dib. Wreszcie sam Paul Atreida jest rozdarty między umysłem i sercem. To jest ciekawa refleksja nad istotą determinizmu i wolnej woli, którą prezentuje nam Frank Herbert. Im bardziej Paul pragnie uciec przed swoim przeznaczeniem, tym bardziej je urzeczywistnia. Gdy staje się już Kwisatz Haderach, widzi każdą możliwą wersję przyszłości. Umysł ukazuje mu tragiczne konsekwencje swoich decyzji, ale serce popycha do zemsty i władzy, a jak pokaże również czas i kolejne tomy, uniknięcie jeszcze gorszych scenariuszy. Dlatego stawiam w tym punkcie już tradycyjne pytanie.
pytanie pułapkę o Paula. Czy Paul ostatecznie chciał dla siebie takiego losu, czy chciał go uniknąć? I odpowiedź ponownie brzmi: why not both? Szczególnie Mesjasz Duny, czyli kontynuacja Duny, stanowi interesującą refleksję filozoficzną nad tragizmem i fatalizmem przewidywania przyszłości, widzenia tego, co nastąpi. Paul wie, co nastąpi i musi żyć ze świadomością, że to nastąpi. Musi podążać tą ścieżką. Żyje obciążony własnymi wizjami, gdzie nic go nie zaskoczy. A Frank Herbert w Dune próbuje nam pokazać, że skrajny racjonalizm jest jak ślepy fanatyzm, a tylko impulsy, tylko od czasu do czasu posłuchanie głosu serca sprawia, że dzieją się rzeczy nieprzewidziane i to pozwala nam uniknąć stagnacji. Ostatnia oś zależności to zależność między człowiekiem i naturą. Frank Herbert napisał Dune w nadziei, że będzie ona stanowiła podręcznik środowiskowej świadomości, a sam tytuł, w oryginale wymawiany Dune, jak powiedział, ma przywoływać na myśl słowo Doom, czyli zagłada. Opis biomu Arrakis sprawił, że Duna została okrzyknięta pierwszą powieścią climate fiction, a nie po prostu science fiction. Frank Herbert otrzymał propozycję napisania artykułu o testowej stacji Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, pracującej nad kontrolą obszaru zajmowanego przez wydmy. Sam artykuł nigdy nie powstał, ale zebrane materiały i wynikające z tego przemyślenie o ekologii i tego, jak ludzkość eksploatuje planetę, stanowiły podwaliny pod późniejszy kształt Arrakis. Stąd pomysł na pustynną planetę, na której woda jest tak niedostępna, że należy ją odzyskiwać drogą recyklingu, z wykorzystaniem specjalnych kombinezonów, jakim są filtraki, skraplających wodę filtry namiotów, a nawet pobierając ją z ciał zmarłych. Większość planety stanowią ciągnące się na tysiące kilometrów równiny piasku. Na powierzchni występują ogromne huragany, tak zwane kurzawy Coriolisa, podczas których prędkość wiatru dochodzi do 700 km na godzinę, jak opisuje to w książce Herbert. To jest siła, która oddziela mięso od kości, a nawet roztrzaskuje kości metal. Wśród wypiętrzeń skalnych na północnej części, oprócz ludzi, mieszkają także nieliczne gatunki zwierząt, jak choćby urocze myszowate skoczki pustynne, nomen omen Muad'Dib'y. W takich warunkach narodziły się olbrzymie czerwie, zwane przez Fremenów stworzycielami, szejchuludami. Plankton piaskowy daje początek drobnym organizmom, jakimi są piaskopływaki, to jest troć przyprawowa. To te stworzenia wchłaniają całą dostępną na planecie wodę, co też tłumaczy jej brak. I kiedy cała wilgoć z otoczenia zostanie wessana przez piaskopływaki, tworzą one charakterystyczną masę preprzyprawową, w której gromadzą się wybuchowe gazy. Pod ich wpływem masa preprzyprawowa wybucha, wyrzucając miliony martwych troci przyprawowych na powierzchnię i tworząc substancję, która pod wpływem arrakańskiego słońca zmienia się w melanż. Żeby była jasność, ja naprawdę nie jestem taki obeznany. Ja to czytam z Wikipedii i tam jest taki wpis Arrakis i to jest bardzo ładnie napisane, więc tak. Wybuch przeżywa niewielka liczba piaskopływaków, które na 6 dni przechodzą w stan hibernacji, po czym budzą się jako maleńkie stworzyciele, czerwia mające około 3 metrów długości, a te rosną do rozmiarów dorosłego czerwia, czasem mającego nawet 400 metrów długości i 40 metrów średnicy. Co za ironia, że to właśnie te drobne istotki, te mikroorganizmy, piaskopływaki, wytwarzają najcenniejszą substancję w całym wszechświecie, czyli melanż, przyprawę, substancję o właściwościach geriatrycznych i psychoaktywnych, substancję, która wydłuża życie, pomaga w leczeniu, narkotyzuje jak najbardziej, ale też wzmacnia możliwości umysłowe użytkownika. Nawigatorzy gildii zażywają przyprawy, by wyznaczać kurs w nadprzestrzeni, nie mając do dyspozycji komputerów pokładowych. W rezultacie melanż umożliwia komunikację w imperium. Bez melanżu nie ma komunikacji, bez komunikacji nie ma imperium. To pokazuje największy paradoks Duny w relacji wzajemnej zależności człowieka z naturą. Człowiek zależy od planety, tak jak planeta zależy od człowieka. Cywilizacja uzależniona jest od surowca, bez którego nastąpiłby paraliż. Uzyskuje go wyłącznie w naturalnym procesie. Jednocześnie warunki umożliwiające jego wytwarzanie uczyniły z Arrakis planetę nieprzyjazną dla człowieka. Fremeni pragną uczynić swoją Dunę zieloną planetą, rajem. I to wymaga terraformacji. Ale taka operacja od pustynni
Arrakis, doprowadzi do wyginięcia piaskopływaków, a w rezultacie nie będzie skąd pozyskiwać melanżu. I to jest kolejny dylemat, przed którym staje Muad'Dib. Dać swoim Fremenom obiecany raj i zmienić oblicze Duny? Czy może utrzymać produkcję melanżu i nie paraliżować swojego własnego imperium? Kusi, żeby ponownie odpowiedzieć, why not both? Ale tu sprawa jest trochę bardziej złożona i musiałbym zespoilować kolejne części Duny. W każdym razie Frank Herbert ponownie pozostawia nas bez jasnej odpowiedzi. Ostatecznie to może wydawać się nieco nudne. Ten brak jasnych, definitywnych i satysfakcjonujących odpowiedzi w prozie Franka Herberta, ale czy to nie jest zamierzone? Może tym właśnie jest filozofia Duny i lekcja, której próbuje nam udzielić Frank Herbert. Leto II w Dzieciach Duny mówi: pewne działania mają koniec, ale nie mają początku. Inne zaczynają się, ale nie kończą. Wszystko zależy od tego, gdzie stoi obserwator. Duna uczy nas, że rzeczywistość nie daje się łatwo podporządkować naszym modelom myślenia, bo rzeczywistość to koegzystujące sprzeczności. I rzeczywistość pozostaje w ciągłym ruchu, to też nie da się jej objąć umysłem, próbując zatrzymać ją w jednym punkcie, dokładnie tak jak sugeruje pierwsze prawo Mentata. Można być bohaterem oraz zbrodniarzem jednocześnie, wybawicielem i oprawcą, Atrydem i Harkonnenem zarazem, możnym i Fremenem. Można zrealizować swoje przeznaczenie, pragnąc go uniknąć, być niewolnikiem wspólnoty i zniewolić wspólnotę, wykorzystać religię i dać się jej wykorzystać. To co w takim razie mamy zrobić, można by zapytać. Frank Herbert też daje nam pewną podpowiedź. Podczas próby Gondżabar, Matka Wielebna, Gaius Helen Mohiam mówi do Pola Atrydy: życie to nie problem do rozwiązania, a rzeczywistość do przeżycia. To hasło, które jeszcze wielokrotnie wraca w kolejnych tomach Duny. I to hasło, z którym was zostawiam. Ten esej kosztował trochę pracy. Będzie kontynuowany i to będzie już ostatni materiał na dłuższy czas na temat Duny na vlogu bez schematów, w którym chciałbym z wami porozmawiać na żywo o pięknie, o głębi i o znaczeniu Duny. Link do tego live'a znajdziecie w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że będzie to naprawdę epicki live, pełen miłości, erudycji i wiedzy na temat tego dzieła, który zachęci również innych do tego, żeby sięgnąć po kolejne książki, a tych, którzy oglądali film, żeby sięgnąć po oryginalną Dunę. Również właśnie powstał przepiękny plakat inspirowany Duną, który będzie miał również formę karteczki. Więc jeżeli chcesz wesprzeć bez schematu na Patronite i wspierać produkcję takich wielkich esejów jak te, bo wszystkie środki z Patronite'a idą do montażysty Michała Idasiaka, do ilustratorów właśnie takich jak Sławek, autor nowego plakatu, to zachęcam cię do tego, żebyś wsparł na Patronite. Link znajdziesz w opisie pod filmem, albo gdzieś tutaj się pojawi i w zamian dostaniesz coś wyjątkowego. Czekam też na twoje komentarze pod tym esejem. Liczę na naprawdę ciekawe dyskusje.